bardzo ciekawa, jak to się skończy. Z tyłu prezentuje się to mniej więcej w ten sposób. Ciężko pokazać, bo za duże pudełko. Może podniesiemy, o, tak się prezentuje. Teraz pytanie, czy będę mogła to ustawić tak, jak było. I dostaniemy pierwszą z tych zielonych wież. Tu o, dach do wypełnienia, więc ciekawa jestem. Zobaczymy, no. Jestem ogólnie ciekawa bardzo wszystkiego. Wspieramy! Zbyłam się, słuchajcie, tego plastra, bo to bardziej mi przeszkadzało, niż to miało sens. Wszystko? Wszystko. Dużo małych. Aha, to chyba w pierwszej fazie będziemy psa budować, bo jest dużo szarych klocków, czyli brązowych klocków. Tu mamy nalepeczki. Te są spoko. Tu jest też tarcza, więc też spoczko do wykorzystania. A to chyba będzie ta harfa. Okej. Okej. Zbierę. No już widzę kilka fajnych elementów. Trzy worki. Cztery worki składaliśmy 3 godziny. Ile będziemy składali? 3 worki? Instrukcja duża tym razem. 83 strony, 98 kroków. Już ta konstrukcja zaczyna trochę, tak powiem, konkretniej wyglądać. Więc zaczynamy sobie od naszego woreczka numer 1. I dostaniemy tutaj złotą Hermionę, słuchajcie. Był lag znowu. Myślę, że Eru zdąży przyjechać, zanim skończymy składać. Tak coś czuję. Dobra. Złote różdżki, brązowe różdżki i co my tu w ogóle mamy? Harego do złożenia i Hermionkę, tak? Hara standardowa. Harry, gdzie masz nogi? Wszystkie figurki są w wersji mini, w sensie z krótkimi nogami. Ogólnie podoba mi się to, że te figurki jakby są w różnej wielkości teraz dostarczane. Kiedyś tak nie było. To jest spoko. Tylko no ileż możemy mieć tych samych figurek Harry'ego? Żeby on jeszcze miał chociaż różne ciuchy. One są takie same, nie? No cóż. Ale słuchajcie, nie mogę się doczekać faktycznie tego Hogsmeade, a po kątnej to ja bym w ogóle szał. O, idziemy po kątną chyba całą noc składać. Tak się prezentuje Hermionka. Można sobie ją w sumie przybliżyć, zobaczyć, jak będzie wyglądała dziewczyna. Halo, Hermiona, o. Klasycznie, tak powiem, bardzo klasycznie, o. Jak ją ładnie widać. I ogólnie powiem wam, że oglądałam różnej maści figurki. O, sfokusowało, szaleństwo. Różnej maści figurki, minifigurki dostępne ze względu na przykład na ciuchy. I bardzo podobają mi się niektóre buźki, ale na przykład te figurki mają żółte twarze i już coś to tak nie bardzo pasuje do całej reszty, nie? Ej, to takie jest. Wszystko u kantupy rozczaść, tyle wam powiem. A, czyli mamy tu przypiąć dwie takie łódeczki. No dobra, nie wiem, czy będziecie dużo widzieć z tej części konstrukcji. Staram się, żebyście coś widzieli. Mamy to tak, do tego mamy przypiąć brązowy klocek. Dobra,
się tu nie machnąć, bo jak coś pominiemy, to będzie bulba. Tu potrzebujemy znowu taki, o, jest. I na ten, o, potrzebujemy brązowy zwykły. I taki z dziurką. Oglądałam ostatnio u Marysi w ogóle live'a, nie wiem czy u Mary żeście widzieli, jak składała Mario klocki. I nie spodziewałam się, że one są takie fajne. Poszukiwanie zaginionego klocka. O, jest. Nie spodziewałam się, że one naprawdę, że w ogóle że są interaktywne, jakby w ogóle nie oglądałam, myślałam, to nie mój target jest. A całkiem spoczko wyglądały. Przyjemnie się na to patrzyło. Okej, okay, teraz tu musimy, to pewnie będą dziurki na łapy. Coś czuję. Oczywiście posnęli już wszyscy dzisiaj. Jakoś się mało rozgadanie widzę dzisiaj jesteście. Czyżby wam humor nie dopisywał? Co to się dzieje, co? Piąteczek jest, weekendik się zaczął. Trochę ulżyły te upały. Same dobre rzeczy, słuchajcie. Same dobre rzeczy. O, ogon. Ogon robimy. Potrzebujemy takie o. I takie o. A, i to jeszcze przypiąć do... U mnie jest tak duszne, że nawet nie myślę o spaniu. O. Miałam przymocować mu ogon, urwałam mu kuper. Dobra, mamy to. Teraz tu musimy jakieś takie boczki przyczepić. Biorąc pod uwagę, że praktycznie nie piszę na czacie, to działa tak, to działa siak się rozgada. A, w sensie, że to dzisiaj tak siak się rozgadałem. To prawda, to prawda. Tak. Cenię sobie to bardzo. Ależ nie mogę cały czas sama do siebie nawijać. Muszę was jakoś zmotywować do tego, żebyście ze mną rozmawiali tu o wszystkim i o niczym. Żeśmy takie dzisiaj tematy poruszali, słuchajcie, że ho-ho! Ale już mnie plecy bolą, wiecie? Siedzenia. Nie wiem, czy sobie potem w coś nie zagramy jeszcze. Zobaczymy. Mam ochotę dzisiaj z wami posiedzieć troszkę. Tak myślę, może... Może... Jakieś takie śmieszne coś tu mamy wykończenie, patrzcie. Kawałek futra. Albo w Dead in Vinland byśmy pograli. Albo byśmy pograli w Assassina, o. Już dawno nie było. Jak nie ma o czym gadać, zawsze jest o czym rozmawiać. Pesymistycznie, zawsze. Jak ludzie nie mają o czym ze sobą rozmawiać. To jest bardzo zły znak. A może byśmy jakiegoś point and clicka popykali? Dajcie znać, co byście pooglądali.
na ten spokojny wieczór. Bo nie wiem, czy Magog będzie spał, bo jakby chciał grać, to moglibyśmy jeszcze ewentualnie w Greenhella pograć. Zobaczymy. Czy to znaczy, że przechodzimy kryzys? O nie! O nie! Czy przyda nam się terapia? Nie, jakby ja też rozumiem. Jest piątek, wieczór, wiecie, po całym tygodniu jakiś tam zobowiązań. Też się człowiekowi nie chce. Więc jak najbardziej rozumiem, że część z was przyszła tu po prostu posiedzieć, popatrzeć i pochillować, a niekoniecznie się udzielać, nie wiadomo jak mocno. Poza tym już żeśmy też podyskutowali, więc możecie mieć ochotę na to, żeby posiedzieć cichutko. Cokolwiek byleby live trwał. O, dziękuję. To miłe, że masz ochotę posiedzieć na live'ie. No to ja chcę pisać, ale nie mam o czym. No to powiedzmy tak. Gdybyś miała być czarownicą, częścią świata magicznego, to jaka byłaby twoja specjalizacja? Możecie się wszyscy wypowiedzieć, oczywiście to nie jest pytanie kierowane do jednej osoby. Czy jest jakaś dziedzina, w której chcielibyście być specjalistami? Magiozoologia, czy jakoś tak? Okej. Jeżeli tak, Raven, to jakie magiczne stworzenie chciałbyś mieć pod swoją opieką? Albo jakie magiczne stworzenie miałoby być twoim chowańcem? Gdybyście mogli wybrać każdą opcję. Patrzcie na sekundę, bo mnie tu komar lata. Spróbuję go ubić. Udało się. Eliksiry mogłabym uleczać i truć. No proszę. Eliksir, który chciałabyś wymyślić, albo taki, który nosiłabyś zawsze w swojej kieszeni? A poza tym, czy gdybyście byli czarodziejami, to chcielibyście być czarodziejami takimi modernistycznymi, wiecie? Z uczkawki dostałam jeansy, koszulka czy tam sukienka, czy wolelibyście stroje z czasów wcześniejszych, typu jakieś szaty, a może jakiś specjalny wizerunek? To oklepany elefeniks, może dlatego, że były dość nieufne. Nieoklepane. Feniks to jest również jedno z moich ulubionych magicznych stworzeń. Tylko czarodzieje vintage, szaty. Od razu by u mnie wjechała stylówka na Snape'a. Ja bym pewnie miksowała ubrania z naszych czasów i z dawnych. No proszę. Jak różnorodnie. A co z magią współczesną? Jak się zapatrujecie na to, że w dzisiejszych czasach istnieją czarownice, co? Nie, no, skomplikowane te klocki. To są jakby jest dużo drobnych elementów, w których można się łatwo pomylić. Jeszcze mam tu takie światło, że połowy nie widzę teraz. No i źle. Ja myślę, że to pół na pół, bardziej współczesny look z jakimś akcentem. O proszę. Ja manifestuję i powiem tak, działa. No, ja nie powiedziałam, że nie działa. Ale dobrze. Już jedną opinię mamy.
Znam ludzi, którzy totalnie nie wierzą w takie rzeczy, więc ciekawa jestem, jak to jest u was. Bo magia stała się dosyć, powiedzmy tak, popularna w ostatnim czasie. Ja mam użyć tego. Nie, mam użyć tych skosów. Ten drugi, tu jest drugi. Podoba mi się wizja czarodziejstwa w naszych czasach, ale niezbyt w to wierzę. Okej. Okay. Nowoczesny styl z czymś charakterystycznym. Okej, okay. A co by było takim właśnie waszym rozpoznawalnym atutem? Na przykład, nie wiem, jakiś wielki medalion, albo jakiś sznurek, albo czapka. Czy jest coś, co wiecie, jakby... Jakby ktoś widział ten akcent, to wiedziałby, że wy to wy. Właśnie mi przyszło powiadomienie, że Mroczny Krokiet mnie obserwuje. Nie żebyśmy doświadczyli tego już jakiś czas temu. To nie to. Magia w ogóle rozumiana ezoteryka. Mam do tego uczucie trochę ambiwalentne, chociaż jest szansa, że coś tam działa. Kurde, coś mi się zepsuło. Znając mnie, to jakaś peleryna albo wielki czarodziejski kapelusz. Ja zazwyczaj noszę długą bluzę i kryształ na szyi. No proszę. Dobra, tą część mamy z głowy. W sumie nie wierzę w coś takiego. Sama osobiście nie miałam styczności z tym. O nie, Iza! Jak to tak? moim mógł być jakiś medalion lub inna biżuteria lub właśnie jakaś kurtka z jakimś konkretnym stylu, kolorze. Ja ogólnie bardzo chciałbym sobie wytatuować napis Sectum Sempra. Może zaklęcie fachowe, ale miłość do Snape'a nie zawsze. Jakieś dziwne coś. Myślę, że fragment głowy tu będziemy teraz montować. W sensie tamucowania na głowy. No jakoś tak nie miałam osobiście styczności. Trzeba takie rzeczy nadrobić. Ja uważam, że jakby w życiu trzeba wielu rzeczy próbować. Tak długo, jak długo się nikomu krzywdy nie robi, w tym również sobie. Dobra, i teraz to mam odwrócić tak i tu nakleić kółeczko. A to może to nie będzie na głowę, to będzie na nogę chyba. Czekajcie, bo ja miałam dwa takie zrobić, czy jedno takie? Dwa. O nie! Again. Wiedziałam, że mam robić od razu. Pewnie potem będziemy robić w drugą stronę. A chętnie. Tak, ja mam podejście, że zanim coś skomentuję i skrytykuję, to próbuję, więc i czarownictwa trzeba w życiu spróbować. Znaczy, to jest bardzo ważne, bo ja ogólnie to, co mówicie o tym próbowaniu, w sensie zanim się skomentuje, bo to się tyczy jakby każdej strefy życiowej, chociażby jedzenia, nie? Pamiętam, że jako dziecko
często mówiłam, nie lubię, nie lubię, nie lubię, a pierwsze było, a próbowałaś? No i jakby to mnie nauczyło tego, że właśnie trzeba w życiu próbować. Niby banalna rzecz, ale trzeba, zanim powiesz, że coś jest nie dla ciebie. Bo jak najbardziej każdy ma prawo powiedzieć, że coś mu nie odpowiada, ale szanujmy się i dajmy sobie szansę zobaczyć, czym to się je, nie? A ci, którzy nie próbują i tak komentują, no to moim zdaniem niestety są to ludzie, którzy mają klapki na oczach i bardzo często są to ludzie, którzy uważają, że jakby ich racja to jedyna słuszna racja. Także to też jest taki znowu jakby trochę temat rzeka, nie? I teraz mamy takie dziwne, co się tu zamontowa. Są nogi? O Boż. O Boż, jak to wygląda. No cóż. Ja uwielbiam świat magii, duchu, wszystkiego co mistyczne. Wyobrażam sobie, jakby to działało w połączeniu z naszym światem. A na przykład osoby władające ogniem albo wodą, będące strażakami, albo osoby z telekinezą pracujące na budowie, nekromanci pracujący w zakładach pogrzebowych. No, to znaczy... myślę, że nie do końca tak to wygląda, ale jest dużo rzeczy, które mogą się sprawdzić. Dużo rzeczy, które uważamy na przykład za przejrzałe, nie? Chociażby, wiecie, jakąś tam medycynę naturalną, która gdzieś x lat temu miała prawo bytu i ludzie faktycznie z pewnych rzeczy korzystali, żeby tam na przykład uleczyć innych, nie? A zielarstwo to jakby też jest strefa magiczna po części. Nie do końca jakby wyimaginowana, tylko wręcz powiedziałabym, że naukowa. Mamy dwie nogi, słuchajcie. Sztos, możemy je założyć. Nogi się fajnie układają, w sensie mają takie ząbki, więc możemy je o jeden stopień jakby poprzesuwać, co jest spoczko. Teraz będziemy pewnie w drugą stronę montować. Zrobimy od razu po dwa. No. Jeżeli chodzi o jedzenie, to dużo nie rzeczy nie próbuję ze względu, że nie jem mięsa, ale tam to uwielbiam próbować. Tak to uwielbiam chyba, próbować nowych rzeczy w czystej ciekawości. No, to znaczy wiesz, ja też na przykład nie uważam, że inaczej, jak nie jesz mięsa z wyboru, to okej, nie musisz go próbować i nikt nie ma prawa cię nakłaniać do tego, że masz je zjeść, bo nie wiem. Bo wegetarianizm jest B i w ogóle głupi i coś tam. Broń Boże, skoro uważasz, że tak będzie lepiej dla środowiska, jak nie będziemy zjadali zwierzątek, twoje prawo. I też to należy szanować, nie? Tylko wtedy, no nie wiem, wiesz, typu sałatki, sery, takie rzeczy. Na ile jesteś wegetarianinem, a na ile weganinem na przykład, nie? To wiadomo, też jest różnica. I nie widzę klocka. O, schował się. Aż mi się ciepło zrobiło, że nam klocka zabraknie. No, także jakby w tej kwestii, nie? To też nie jest tak, że ze skrajności w skrajność, że w ogóle nie, albo tylko tak, albo coś. Nie, nie, nie. Medycyna naturalna jest super interesująca, zwłaszcza ta, którą często praktykują babcie. Nigdy nie oddałabym się jakiemuś znachorowi. Ale lekarstwa od babuni są najlepsze i jeśli istnieje magia na świecie, to babcie to współczesne wiedźmy. Często tak.
Medycyna naturalna ma swoje wady i zalety, ale największą wadą chyba jest fakt, że jest teraz ogrom ludzi, którzy się na tym kompletnie nie znają, potrafią wyrządzić dużo złego swoim pacjentom. Słusznie. To jak w każdej dziedzinie życia, nie? Znowu jest tak, jak jesteś, nie jesteś specjalistą, to możesz zrobić krzywdę. Kręgarze na przykład, to jest też zawód starszy niż ustawa przewiduje, ale jeżeli ktoś się na tym nie zna, to może uszkodzić trwale pacjenta, nie? Wiadomo. Druga rzecz jest taka, że o ile na przykład wiedza mogła być przekazywana z pokolenia na pokolenie i może coś działać, to raz, zachodzą zmiany genetyczne w organizmie człowieka przez wszystko, co przez pokolenia przyjmujemy do siebie. Dwa, same rzeczy, które, czy tam rośliny, które się kiedyś podawało, teraz są też zmodyfikowane, czy to przez zawartość gazów w powietrzu, czy tego, co siedzi w ziemi, wiadomo, jakby no, taki szczaw z pola już nie zawsze, już nie będzie taki zdrowy, jak był 100 lat temu, nie? Na przykład taki banalny przykład. Także to są też rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. No i to jest znowu coś, co jakby trzeba być odpowiedzialnym, jak się chce być specjalistą w jakiejś dziedzinie, żeby za tymi wszystkimi rzeczami nadążyć. Plus uważam, że w dzisiejszych czasach mamy dużo większą możliwość sprawdzenia braków w organizmie. Wiem, że jest taka metoda badawcza, która pozwala znaleźć problemy jakby wewnętrzne na podstawie na przykład tego, co się w oku dzieje. Coś to też jest jakby bardzo starą dziedziną, natomiast ogólnie te wszystkie badania krwi, wszystkie laboratoria, wszystko co mam teraz dostępne, uważam, że warto z tego skorzystać, czyli można by dowiedzieć się jakby dużo szybciej, dużo prościej, czego w naszym organizmie brakuje. No a potem można, jeżeli się zna osobę, która potrafi się tym zająć, zamiast tabletek z apteki wziąć coś, co jest bardziej naturalne. O ile oczywiście istnieje taki zamiennik, bo też jakby nie na wszystko, myślę, że na wszystko, tylko części ludzi po prostu jeszcze nie wiedzą, że można to w naturalny sposób załatwić. Medytacji, tak, jak najbardziej, zaraz sobie o tym pomówimy. Medytacja jest super, jak masz do tego miejsce, w sensie jest bardzo spokojająca. Ja na przykład potrzebuję być sama w jakimś spokojnym miejscu, najpierw na świeżym powietrzu. Mikroplastik jest wszędzie i tak jak mówisz, te rośliny już nie są takie jak 100-200 lat temu, zanieczyszczone jest niestety ogromne. Tak, dokładnie. Co do medytacji, miejsce nie jest potrzebne spokojne, wszystko zależy od tego, jak dużo, jak mocno jesteś w stanie wypracować sobie brak potrzeby tego miejsca na przykład. Ja jestem w stanie medytować praktycznie wszędzie. Pewnie, że przyjemniej jest, jak jestem sama i nic mnie nie odrywa. Natomiast jak już jesteś na tym etapie, że jesteś w stanie wprowadzić się w jakby ten tryb medytacji, to nic cię od niego nie oderwie tak naprawdę. Natomiast medytacje są różne i tutaj to jest znowu jakby temat rzeka, nie? Medytować przed snem jako sposób na uspokajanie, łatwiej się zasypia. Fajna rzecz. Medytować można po to, żeby nie myśleć o niczym. Medytować można o tym, żeby przywołać jakieś konkretne myśli, żeby wywołać jakieś konkretne sytuacje, żeby popracować na przykład nad równowagą w swoim organizmie. Jakby rodzaje medytacji są różne. Bardzo fajną rzeczą, moim zdaniem, są medytacje prowadzone. Czyli podążanie za jakby poleceniami osoby, która taką medytację prowadzi. Fajnie, jeżeli da się to zrobić 1:1, bo wtedy ta osoba jakby tempo medytacji trochę bardziej jest w stanie dopasować do osoby medytującej, widzącej reakcję, na przykład to, czy wiesz, czy już jest w pewnym miejscu, w pewnym etapie, czy nie. Ja na przykład uwielbiam medytacje prowadzone. Miałam okazję parędziesiąt razy z nich skorzystać. Czekajcie, rzucę tylko okiem, żebyśmy sobie tutaj dalej szli. Moim zdaniem jest to rewelacyjna sprawa. Na poznanie różnych rzeczy. Z tym medytacje prowadzone również mogą jakby
wywołać efekty poznania siebie, swojej przeszłości, swojej osoby, swoich poprzednich wcieleń. No różne są jakby tematyki, nie? Śmiesznie jest się dowiedzieć, kim się było w poprzednim życiu na przykład. Jeśli chodzi o medycynę niekonwencjonalną i czarostwo, jestem zafascynowana tak dużą rolą minerałów. Zafascynowany, przepraszam. Teo, jak zatytułujesz trzy obrazy, które przedstawiają kobietę w ciąży? Spalony chleb i topielca. Szczerze? Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jest w ogóle poronienie, nie? Rusonowa jest śmiesznie. Jak się dowiadujesz, kim byłaś wcześniej. Bądź byłeś wcześniej. Bo to też jakby płeć różnie się pokazuje. Nie, jest dużo rzeczy, jakby dużo takich elementów, które gdzieś tam można poprowadzić. Potem się okazuje, że na przykład w zależności od tego, jaką decyzję podejmiesz w trakcie medytacji, albo co zobaczysz w trakcie medytacji, dużo mówią o twojej osobie, o twojej podświadomości. Co późno wyjęty, Boże. Ja bym chciała... Cześć, poza! Ja bym chciała wiedzieć, po jaką cholerę się zrespiłam. A to jest też ciężkie pytanie i tu też są różne teorie. Są ludzie, którzy uważają na przykład, że powielamy swoje życie, że jakby każde kolejne wcielenie jest nawiązaniem do poprzedniego. I na przykład spotykamy część tych samych ludzi, których spotkaliśmy we wcieleniu wcześniej. I jakby to życie będzie się, ono może trochę inaczej wyglądać, ale nie bez powodu na przykład ci ludzie są w naszym życiu, nie? Że wiecie, wasz przyjaciel zawsze był waszym przyjacielem też w różnych tam wcieleniach. Albo że to życie się powiela dlatego, żebyśmy coś osiągnęli. Jakby my musimy odgadnąć i dojść do tego, co to jest to coś. Jaki jest ten nasz cel. Byłoby mi przykro, jakbym dowiedziała się, że byłam miliarderką. Nie strasz. Powtarzanie swojego życia? Nie, proszę nie. O, cześć Kapi. Nie no. Wiecie, jakby, jakie by życie nie było, to wszystko jest swego rodzaju doświadczeniem. No, mamy teraz głowy założyć, słuchajcie. Jezu, mnie to wcisnęło. Mieliśmy kulki użyć. I co? I taka była cisza. Patrzcie, jak żeśmy się rozgadali. Ja mam wnioski podróży. Random to jednak stan umysłu. Twierdzone info. No bo ja przyszłam. No słusznie, słusznie, faza. Rozmawiamy o szeroko pojętej ezoteryce. Wierzysz w magię w dzisiejszym świecie? Czy nie? Mamy puszka, słuchajcie. Puszka, pimpuszka. Oczywiście, że nie. Radom, a nie random. Oj, Olsonowa. A to niepodobne. Uroczy piesek. No, całkiem spoko. Jakby bałam się, że będzie gorzej wyglądał. Te stopy mnie trochę denerwowały, ale... Ogólny odbiór figurki jest całkiem w porządku. Mogę być. Czas na worek numer 2. Czy ludziki mogą go ujeżdżać? Ten akurat stoi, nie usiądzie. Nogi rozłożył, słuchajcie. Myślę, że śmiało. Meczek DBD się rozpoczął, więc zadłużę. Okej.
Boziu, jakiś robal siedział obok mnie na łóżku. O oh no! Dziwię się, że mnie o paszport nie spytali, jak wjeżdżaliśmy. No, także jakby temat medytacji mówię, to też jest temat rzeka, ale osoba prowadząca też jakby... To nie jest takie proste wszystko, nie? Są na przykład schematy, które powinny się powielać w na przykład... do zobaczenia, Peter. Do zobaczyska następnym razem. Które muszą się powielać, żeby ludziom było prościej jakby wejść w stan medytacji i z niego wyjść. Bo to jest jakby druga strona medalu, że no, trzeba myśleć o wszystkim, nie? Ta droga działa w dwie strony i nie chcielibyśmy zostać w zawieszeniu. A na przykład powtarzanie pewnego schematu, przynajmniej w początku, pozwala się szybciej oswoić, szybciej ten dany jakby tak stan wejść, także to jest też ważne. No ja mam 3 tatuaże zrobione i tak też myślam się, no, myślam się nad kolejnym, no myślam. Mamy Rona. Rona wam też nie będę pokazywać specjalnie, bo myślę, że to żaden surprise. Ale mamy tu też karty, słuchajcie. Mamy tu karty. I nie mamy powtórki jeszcze. Wow. O, nawet się sfokusowało.